Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Rush'a Zemsta. Ja jestem SafeMod, a dzisiaj lecimy z ostatnią mapką, czyli z mapką już finałową. Będziemy atakowali wprost króla, tutaj naszych ludzi. Pierwsze co, dla formalności zmieniłem troszeczkę tutaj mój statyw. Teraz jestem na roadzie, czyli statyw dosyć znany, więc myślę, że teraz przynajmniej będę mógł to sobie jakoś fajnie poukładać. Ale jak przedtem byłem ustawiony na statycznym statywie, który po prostu gdzieś tam z boku był zamontowany, ale mam nadzieję, że to jakoś będzie cały czas dobra, więc najpierw mi napiszcie, jak jakościówka ta będzie wyglądała i możecie łapeczkę zostawić, oczywiście będzie mi zawsze bardzo, bardzo miło z tego powodu. Zagramy sobie dzisiaj Yugo, czyli takim bohaterem naszym tutaj właśnie lodowym, jako że chciałem go na samym końcu potestować troszeczkę i gra mi się nim nawet dobrze, wam powiem, bo ma on bardzo dużo życia i często daje tego freeza na naszych przeciwników. Ułożenie. Zagramy sobie znowu z dwoma obrońcami. Będzie to jeden Dark Knight i będzie to nasz Harasser i następnie nasza nowa wyżyczka, czyli nasze gobliny, które rzucały bomby. Testowałem je, szczerze mówiąc, mnie ona średnio przekonuje. Tak naprawdę, powiem wam szczerze, że z tych wszystkich płatnych wyżyczek żadna mnie nie przekonuje, tak żeby musieć faktycznie je sobie kupić, więc jeśli ktoś z was się zastanawiał kiedyś, czy warto je kupować, według mnie chyba nie warto, chyba że to, ale to pisaliście, że to tylko na bossa jest dobre, więc no, no właśnie, średniawo, prawda? Dlatego ja, szczerze mówiąc, bym nie kupował żadnej z tych nowych wieżyczek. Z bohaterami to już jest troszeczkę inna sprawa, bo tam jest faktycznie kilku nawet ciekawych. I nasz szaman oraz oczywiście Bone Fliggers. Te cztery wieżyczki są chyba będą moją już podstawą, czyli moim najlepszym deckiem. Co do tej piątej jeszcze ciągle nie mam swojego faworyta. Ustawienia gramy w taki sposób, czy gramy bardziej nastawienie tu jeszcze na nasze umiejętności specjalne. W to nie idę, jak mówiłem, to mi mało kiedy się udaje w ogóle użyć. Lećmy z koksem, więc Denas Castle. Powiem wam, że jest ciekawe, odpaliłem to już raz, żeby zobaczyć jak to wygląda. Tam zagrałem chyba do 7-6 rundy, więc dosyć ciekawe. I tam jest dosyć sporo rund, bo jest rund aż 18 chyba. Tak mi się teraz wydaje. Więc dobra, nasz król, oczywiście teraz my to tutaj, widzicie, mamy naszego króla i mamy naszego weznana, czyli dwaj główni bohaterowie. No król jest oczywiście chyba z tych płatnych, z Kingdom Rush Origins, czy Frontend? Chyba Frontend. W Origins chyba jego nie ma? Nie, tak, w Origins jego nie ma, w Frontend on już jest. Jest nawet fajny, bo on wzmacnia wieżyczki. No i nas oczywiście Weznan, który będzie tutaj nam pomagał troszeczkę w naszej walce. No i oczywiście nasz główny bosik, bohaterek. No powiedzmy. Okej, okay, zagramy sobie z kombem, jak mówiłem, dwóch obrońców, czyli jeden głównie będzie ich zatrzymywał, drugi będzie ich tutaj strzelał z łuku z daleka. Zagramy w tym ułożeniu. Jak mówiłem, zagramy sobie z tymi naszymi nowymi wieżyczkami, dlatego też tutaj postawimy sobie szamana, a tu postawimy te nowe wieżyczki, czyli naszego tutaj pana z bombami, gdyż musi mieć on jakiś zasięg, prawda? Postawimy go tutaj, bo on ma bardzo malutki zasięg, idealnie pod sobą. Taki dosłownie do tego miejsca on chyba będzie dorzucał, więc no, tak powiedzmy średniowo. Dolna ścieżka, również pójdziemy na dwóch obrońców, tak jak i poprzednio, czyli tutaj oraz tutaj i ustawimy ich maksymalnie na boku, czyli tak jak i poprzednio to zrobiliśmy. Teraz tak on, tutaj potrzebuję znowu szamana, ustawimy szamana w tym miejscu. Mogę postawić jeszcze dalej, tak leciutko dalej, bo niestety to jest maksymalna odległość i szaman niestety nie będzie zawsze sięgał i to jest troszkę słabe, dlatego nie wiem czy nie ustawię troszeczkę bliżej jednak naszych tutaj elfów, żeby to jakoś fajnie sobie tutaj radziło. I postawimy naszą wieżyczkę znowu, tą, którą będziemy dzisiaj głównie testowali. Postawimy to w tym miejscu, a tutaj pójdzie nasz kościotrup i kościotrup pójdzie tutaj. To wiele osób mi mówiło, czemu safe ustawiasz od początku w pełne ułożenie. Po prostu tak lubię robić, prawda? I według mnie to jest spoko. I podbijamy sobie naszych tutaj szamanów, bo według mnie to jest chyba jedna z lepszych jednostek i bardzo, bardzo ich lubię. Mają spory rozrzut, ale i tak czy siak są bardzo mocni na tym maksymalnym upgrade'zie, w którym jeszcze będą mieli zasięg AOE. Więc lećmy z koksem, zobaczymy jak teraz nam tutaj pójdzie. Oczywiście nasz główny bohater idzie na górną ścieżkę. I gra nas wywaliła. No niestety tak to też bywa, więc ja robię szybciutkie cięcie dla was i spotykamy się znowu w tej samej gierce z tym samym ułożeniem. No i dobrze, podejście drugie. Uruchamiamy gierkę. Dobra, tym razem nas nie wywaliło, chyba mam taką przynajmniej nadzieję. Zresztą się przykładamy za momencik, prawda? Dobra, jak widzicie, oni nas rozstrzelali. Tutaj jest łącznie chyba sześciu
łuczników, tylko że ich damage jest strasznie słabiej. Nie wiem, czy po prostu nie ma tutaj żadnego innego kolesia obok i ten ulti mało zabiera, czy po prostu nasz bohater jakby ich leczy, bo on ma swój insta, po prostu takie leczenie, bardzo mocne, szybkie leczenie on ma. A to chyba po prostu nie ma nikogo i temu oni się leczą, a nie, że nasz bohater coś tam potrafi robić. Dobra, i tu mamy nasz umiejętność specjalną, czyli Veznan puszcza taki wielką kulę. Kulę zieloną. Musiałem się z kolorami troszkę zastanowić. No i jak widzicie, ona sobie bardzo, bardzo fajnie oczywiście radzi. Podbijamy szamana, jak ja mówię. Szaman to jest według mnie chyba jedna z lepszych jednostek. Później zajmiemy się podbijaniem oczywiście naszej jednostki, którą będziemy tutaj testowali głównie. Czyli on tutaj, jak widzicie, rzuca takie bomby od siebie, czyli ze swojego balonu, który po prostu jest, no powiedzmy, że to jest nawet dobre, prawda? Powiedzmy, ale to nie jest jakoś ekstra wow. Okej, niestety nam bohater padł. Bohater ma szansę oczywiście na stworzenie... A to jest rzeczywiście spoko. Ma szansę na stworzenie igla, który będzie nas broniło, ale niestety tutaj się nam to nie udało zrobić. Troszkę szkoda. Ty mi przeszkadzasz. Weź go szczel wreszcie. Okej. Bo on nam troszkę sporo rozwala jednostki, więc to jest troszkę ważne, żeby go nie było podczas rozgrywki. No i już mamy maksymalny poziom. Okej, szczelamy? Nie szczelamy jeszcze. On jest naładowany, ale poczekajmy chwileczkę. Myślę, że można poczekać. Chciałem tego jednak ubić bardziej od tamtych jednostek. Teraz będę mógł strzelić w niego. Widzicie? No może to nam dużo nie dało, no ale wiecie o co, come on. Dobra, i to chcę właśnie nabić. Tego w ogóle nie będziemy robili, jako że w tym terenie nie będzie prawie w ogóle jednostek atakujących, więc bijemy tylko i wyłącznie w te dwa skille, gdyż reszta jest według mnie nieopłacalna całkowicie. No i dobra, w tym momencie będziemy zabijać tutaj, będzie chyba od 8 do 20 iluś tam. To było oczywiście pokazane damage na maksymalny poziom, którego jeszcze nie posiadamy. I teraz lecimy na górę, gdyż teraz góra będzie największym dla nas problemem, gdyż tutaj, no właśnie, tutaj będą leciały teraz nam nasze latające jednostki i z nimi będzie nie lada problemik, bo ich nie rozwalimy aż tak łatwo na początku. I próbowałem tutaj klikać i tu chyba nie ma nic, co mogę przeklikać, tak mi się wydaje. Chyba tutaj nic nie ma, co jest w stanie być kliknięte. No tu jakieś jednostki, wiecie, po naszej stronie, czyli nasze orki, po ich stronie, czyli ludzie, ale żeby coś kliknąć faktycznie, żeby coś się stało, jakaś interakcja, to chyba nic tutaj nie zauważyłem takowego. Przynajmniej tak mi się raz wydaje na ten moment, że nic tego nie udało mi się jeszcze tutaj zlokalizować. Ale wiecie sami, oczywiście można być z tym bardzo, bardzo różnie. Okej, to jest nowa jednostka. Jest to War Wagon, czyli po prostu wagon, który po prostu będzie respił tutaj co jakiś czas ludzi. Jest to niezatrzymania, więc żaden Frozen go nie zatrzyma, ale damage i tak się bardzo fajnie może on oberwać. I trzeba go szybko po prostu rozwalić, bo on będzie cały czas leciał do przodu i cały czas będzie respił tych jednostek jeszcze więcej, więc warto go oczywiście jak najszybciej się da zatrzymać, żeby po prostu nie było później żadnego zonka, że on nam przeleci przez naszą linię obrony i później po prostu padniemy. No tak to później właśnie wygląda, więc lepiej się przygotować na to. Okej, odsuńmy go troszeczkę w tył, jako że tutaj są jednostki, które będą nas strzelały, więc warto tutaj oczywiście się zabezpieczyć na to. I teraz tego, mógłbym już podbijać moich tutaj wojów na wyższe poziomy, żeby faktycznie mogli się oni bronić, ale na razie powiem szczerze, że nie ma potrzeby. Spokojnie, ci wojowie sobie tutaj powinni jakoś tam poradzić. Nasz bohater jest bardzo mocny, więc oczywiście on sam sobie tutaj spokojnie z tym wszystkim da radę. Zresztą, no ten bardzo mocno obrywa i teraz właśnie będą obrażenia fizyczne potrzebne, więc strzelamy kulą, żeby pomóc sobie, bo uwierzcie mi, że on jak spadnie z tego konia, to już jest faktycznie troszeczkę ciężki do pokonania. I podbijamy teraz tego na maksymalny też poziom. Bo maksymalnie mam drugi poziom z tego naszego piorunka, więc tak zrobimy chyba identycznie i teraz. No i dobra, w tym momencie no muszę po prostu ich klepnąć, po prostu muszę ich klepnąć. Ten bohater jest dosyć ciekawy. Powiem wam szczerze, że mam dwóch ulubionych bohaterów. Jest to nasz szaman, który oczywiście respiruje wszystkie nasze zombiaki oraz oczywiście on. Smok jest ciekawy, ale troszeczkę ta... To, że nie mogę ustawić, kogo ma bić, troszeczkę mnie irytuje czasami i nie mogę na nim aż tak bardzo mocno polegać, ale i tak czy siak jest ciągle w miarę okej. Szczelmy tutaj damage troszeczkę. Mówię, nie żyję też mocy jego umiejętności, ale na to chyba nic nie jestem w stanie poradzić. Dobra, lecimy dalej. Już mamy maksymalny poziom tutaj naszego pionu, jak mówię, to jest jeden z mocniejszych skilli według mnie, więc też właśnie lubię go zawsze mieć szczelonego. Dobra, czas podbijać nasze jednostki, które dzisiaj mieliśmy testować, czyli nasz
balonie, który będzie rzucał nasze bomby. Bomby i nie tylko, bo naprawdę później będzie mógł rzucać on ludzi. I to będzie troszkę bardziej ciekawe wtedy. No ale zaraz się przekonam oczywiście, jak to wygląda w praktyce. Chociaż też nie wiem, czy pierw nie powinienem zabudować tutaj naszych wojów, żeby mogli wytrzymać cokolwiek. Bo teraz widzicie, będziecie teraz problemik lekki. Bo mogą sobie teraz już nie poradzić. Wiecie co, chodź na górę. Potrzebuję tutaj wsparcia małego. O, tak, potrzebuję zdecydowanie podbić naszych tutaj wojów. Mówię o wojach głównie, bo oni mają po prostu wziąć te całe damage na siebie, a wy odsuńcie się lekko już w tył. W takim momencie wy się już odsuńcie, bo to już jest niepotrzebne, żebyście wy tutaj jeszcze mogli, mieli jeszcze bardziej obrywać. Też potrzebuję wsparcia, teraz na dole znowu widzicie. No jest to problem, że on tutaj nam leci. On zadaje mocny damage, ale on jest strasznie losowy i to jest troszeczkę irytujące czasami, no ale spoko. I tak coś jak jest, okej. Tylko, że nie mogę tym celować, żebym mógł ustalić, co chcę bić, prawda? Niestety tak się nie da. No ale, w porządeczku. Tu już jest high armor, to jest naprawdę bardzo mocne. Tym bardziej, że jak to zauważyliście pewnie, tutaj w większości, co mnie bije, to jest obrażenia fizyczne, więc tym bardziej postawienie tutaj właśnie naszych Dark Knightów jest jak najbardziej w porządku. Jest to wręcz dobra opcja. Ok, chodźmy na górę, bo tutaj chyba nic na dole nie ma. Strzelamy tym, bo to oczywiście wstrzeli w naszego tutaj Defendera? Defendera? Jak on się tam nazywa? Nie pamiętam już teraz. Ale chyba Defender. Czy coś z tego typu on miał tutaj nazwę. Największy ból jest taki, że to naprawdę te upgrade'y są strasznie drogie. Zresztą sami widzicie, jak one są naprawdę bardzo drogie. Dlatego staram się jednak te misje jak najszybciej, a czy te rundy, jak najbardziej przyspieszać. I to jest po prostu chyba mój najlepszy tip dla was, żebyście te rundy zawsze tutaj sobie przyspieszali. A w ogóle, chcielibyście, żebym rozegrał na przykład gierkę z potem na tej mapie, bo ta mapka jest z tego, co mówicie, najlepsza, ale z wieżyczkami, które wy mi wybierzecie. Jeśli chcielibyście taką opcję, to w komentarzu pod tym filmikiem napiszcie mi o tym, że chcecie, żebym tak zagrał i napiszcie zestaw 5 jednostek, z jakimi mam grać. I tak samo bohatera. Więc to jakbyście mogli mi napisać, to wtedy oczywiście ja postaram się wybrać z tego jakieś najlepsze komentarze i wtedy zagramy sobie tym zestawem wieżyczek, jeśli w ogóle będziecie mieli takową ochotę, zacznijmy od tego, bo oczywiście też nie będę was niczego zmuszał, że ja po prostu sobie coś postanowię i po prostu bum, będzie leciała jeszcze znowu ta seria. Po prostu tą serię zakończymy wtedy i teraz prosimy coś nowego wtedy. Ok, mamy już maksymalny poziom. Teraz tutaj mamy respienie goblinków. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. Tutaj będziemy mieli extra damage. Ale jak powiem szczerze, że się nie rozumiem. To jest chyba damage dla niego, żeby on miał większy damage do rzucania. To jest teraz już tak się ma nawet w porządku, bo stąd sięgał aż tutaj. I to już jest nawet ciekawy damage. Ale to ciągle nie jest aż tak mocne. Tutaj mamy spowolnienie, czyli jak on rzuci do swój ładunek, to jeszcze spowolni. Dajmy jeszcze to widzenie, więc widzicie, a sięga już aż tutaj, czyli tak jak chyba wieżyczka wskazuje. To zobaczmy sobie. Postawię go tutaj. No jednak niekoniecznie. Aż takiego wielkiego zasięgu on jednak nie ma. No ale i tak czy siak, nie jest to już aż takie tragiczne, jak było to poprzednio. Dajmy teraz te meteoryty. One są dobre, więc warto tu przynajmniej ten jeden upgrade, te meteoryty mieć. Okej, potrzebuję na dole wsparcie malutkie. No ja tu zjedzę, żeby to zatrzymać trochę. Dają tu jeszcze damage mi, prawda? No ten atak jest bardzo, bardzo mocny. Znaczy, nie wiem, czy on leci na tarczę? Tak, to jest atak fizyczny. To jest chyba fizyczny, ale niestety szkoda, bo jak wiecie, no defenderzy są bardzo słabi na magię, więc magią spokojnie byśmy mogli ich pokonywać, prawda? No niestety. Ok, strzelamy to, bo to strzeli w tych właśnie naszych druidów. Ci druidzi są naprawdę mocni. To jest starszy mag, tak? W takim prostym tłumaczeniu. Dobra, podbijamy teraz tutaj również na maksymalny poziom, żeby i z dołu, i z góry był ten nasz samolot. On, jak widzicie, zabiera damage od 55 do 110. To jest dosyć sporo, patrzcie na ilość tutaj życia, ale pamiętajcie, że to jest damage fizyczny. Jest to trzeba mieć oczywiście na uwadze, że to jest damage fizyczny, więc tutaj mogą być troszeczkę większe problemy, gdy będą jednostki innego typu. Ok, potrzebuję wsparcia na górę. Zdecydowanie wsparcie na górę. Strzelamy atak, bo on poleci chyba na nich. Niestety na ship poleciał. On leci na pierwszą jednostkę, to jest najbliżej wyjścia.
Niestety, tak naprawdę, bo widzieliście, że tutaj mogłem spokojnie wybrać sobie inną jednostkę, która byłaby troszeczkę lepsza dla mnie, żeby ją rozwalać, ale niestety tutaj nie mam takiej możliwości, żeby sobie wybrać swój cel. Okej, i teraz nie wiem, co się teraz wydarzy. Boss wylatuje już? Czy myślisz, że ten mur mnie zatrzyma? Come on, poczuj moją moc! Oh, come on! Czyli co? A, on ucieka, dobra, okej. Okay. A, czyli rozwalamy mur. Czyli teraz... przechodzimy do nowej mapy. Okej, okay, to są dwie mapy połączone. I tu już jest, widzę, że jest problem, bo to są wieżyczki, które wydatkowały AOE. Więc nie mogę ustawić swoich jednostek w jednej kupie. Muszę ich rozłożyć w różnych miejscach, bo inaczej będą oni będą bici. Mam 2500. Dobrze, więc w takim razie zrobimy to w sposób, że ustawimy znowu kombo dwóch zestawów wieżyczek. Więc ciebie oraz ciebie tutaj. Ustawiam ich dalej od siebie, żeby AOE nie biło dwóch naraz. I tutaj zrobimy chyba identycznie, czyli ustawimy... Czy tutaj? Już nie, ci mają mniejszy zasięg. Dobra, muszę ustawić jednak ich razem, czyli tego i tego. Ja mówię, ja jestem za kombami, po prostu komba są po prostu DBS według mnie. I teraz wybaczcie mi bardzo, ale nie będę już chyba stosował tych balonów, bo balony jakoś nie czuję ich mocy. Zagramy sobie tym panem. Ja już nie wiem, czy tutaj będzie potrzebna taka wielka obrona, bo to jest widzicie tylko jedna ścieżka, prawda? Tutaj będzie największa obrona mi potrzebna, więc tutaj leci, koniecznie leci mag i tutaj również, czy tutaj nawet bym go dał. O, żeby było skupisko dwóch, wiecie, dwóch, żeby atakowało naraz. Albo tutaj. O, no właśnie. Tylko się boję, że tutaj na sobie nie poradzę. Dobra, zrobię tutaj. To miejsce zostawię, może tutaj też postawimy kolejnego jeszcze oczywiście później Dark Defendera. Może tak się okaże, że tak będzie po prostu potrzeba. I tutaj ustawimy kolejnego w tym miejscu. Defender by tylko tutaj sięgnął. To jest troszkę za malutki zasięg. Chociaż by zatrzymał jedną stronę przynajmniej. No zobaczymy zaraz później to jeszcze w praniu. Dobra, podbijamy tą stronę. Do maksymalnego poziomu, żeby przynajmniej jedno sobie strzelić ten upgrade'ik. I tego również też podbijamy. Tyle ile ci w stanie i na razie bohater leci na górną ścieżkę, więc zobaczmy jak teraz nas tutaj zatrzymają. Tu będą iść tylko rekruci, a tu idą już naprawdę mocne jednostki, więc zobaczymy. Nawet nie wiem, czy bohatera nie damy od razu na dolną ścieżkę, bo tutaj będzie leciało o wiele więcej jednostek. Zobaczymy. I was tutaj coś mogę z wami zrobić? Tu już musi być jakiś Mr. Egg ukryty. Naprawdę musi być. Nie wierzę, że gierka nie dała żadnego Mr. Egga w ostatniej mapie. Naprawdę w to nie mogę uwierzyć. Ale nic nie widzę. Naprawdę nic nie widzę, co bym mógł przeklikać. Okej, okay, potrzebuję... Wow! Dobra, potrzebuję się skupić jeszcze raz. Co tutaj się wydarzyło? Kto mnie zaatakował? Te działa na pewno. Tylko co to powoduje na tak naprawdę? Co to tak naprawdę robi? Czy ja mogę odczekać to? Czy po prostu to mi zawsze rozwali wieżyczkę? Okej, okay, strzał i teraz co? Właśnie, poczekaj mi chwilę. Muszę to ten? Self. To się chyba samo wyleczy. Kurczę, wydaje mi się, że to się chyba samo wyleczy. Wiecie co, zostawię to. Nie chcę klikać, nie chcę klikać. Najwyżej mi się ona sprzeda, poda, ale to jest podstawowy poziom, więc nie mam nawet po co to go kupować. Tak naprawdę. Najwyżej po prostu to się mi rozwali. Najwyżej to się rozwali. I znowu, tyle samo pieniążków. I to jest straszne. To jest bardzo straszne. 40 sekund tam niby pisało. Żeby to się wydarzyło, to 40 sekund jest mi potrzebne. Zobaczymy zaraz. Okej, okay, sam się zregenerował. Okej, okay, spoko. Czyli nie muszę tego robić, ale wtedy aż oczekuję 40 sekund. Sporo. Więc jeśli to są takie podstawowe wieżyczki, to nie muszę tego klikać. W przypadku takich bardziej wartościowych, to oczywiście będę musiał. No tutaj nie muszę, zdecydowanie. Są tańsze? Upgrade'y?
Nie, chyba są w po... Nie, nie, są takie same, chyba. Są takie same, okej. Okay. I się troszkę, wiecie, zdziwiłem, że są tańsze one, przez to właśnie, że mogę je stracić, te wszystkie tu moje budyneczki, ale faktycznie tutaj jednak takiej możliwości nie ma. I widzicie, jako że to są wojowe, to oni cały czas są w grze, więc tutaj im to nic całkowicie nie robi. Tutaj troszeczkę szkoda. Też nie, to jeszcze nie jest maksymalny poziom. Okej, okay, ci są na maksymalnych poziomach i ich faktycznie muszę dbać, żeby oni byli tutaj zawsze żywi. Ale w tym przypadku jak najbardziej nie muszę. Okej, okay, jak na razie spoko. Jeśli nie potrzebuję czegoś, to tego nie będę tutaj oczywiście brał, kupował. Ale troszeczkę boję się, że tutaj Mr. Egga przeoczyłem. Może był w poprzedniej mapie jednak. Zawsze ten Mr. Egg gdzieś był ukryty. Troszeczkę jesteś zdziwiony. Powiem szczerze, że jestem troszeczkę zdziwiony. Zapytaj, czy ty strzelasz, czy nie strzelasz w ogóle? Chyba nie strzela w ogóle, dobra. Wiecie, myślałem też, że to jest taka jest opcja, że na przykład on strzela, ale nie mogę go upgrade'ować. Bo też mogłoby tak być. I wiecie co, jako że to jest taka losowość, to ja sobie postawię wszędzie wieżyczki. Jak to zrobimy? Wiecie po co? Żeby po prostu on miał więcej możliwości strzelenia we mnie, żeby po prostu jakby miał większą szansę, że te moje najbardziej cenne wieżyczki przeżyją po prostu. Bo to pewnie tak leci, że on po prostu losowo wybiera jakąś wieżyczkę, bo nie atakuje tych najmocniejszych, tylko widać faktycznie to jest losowość. Więc oczywiście jak to jest losowe, to ja chciałbym, żeby to było zawsze losowo na moją korzyść oczywiście. Dobra, podbiłem tutaj tego pana. Bo potrzebuje większą moc w tym miejscu, zdecydowanie, bo tutaj leci bardzo dużo odpornych tutaj, bo ci jak widzicie, one są odporni na magię i potrzebuje coś, co będzie mogło jednak ich tutaj zranić. I chcemy tutaj oczywiście naszego tutaj kościanego przyjaciela, bo on jest naprawdę bardzo fajny i fajnie jakby był on tutaj oczywiście po naszej stronie. Więc tak też oczywiście będę starał się zrobić, no ten rzut jest po prostu the best. Ten rzut jest po prostu the best. Dobra, chcę mieć to teraz, poproszę bardzo. Halo, 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 halo! Dawaj mi tego typka. Dobra, szkieletor wyszedł nam bardzo, bardzo fajnie. Okej, okay. To jest nasz mocny tutaj kolega. Tego, no właśnie, czy ja powinienem trzymać pieniążki jednak tutaj na stałe? Jakąś grupkę małą trzymać zawsze przy sobie, żeby w razie w móc się tu oczywiście zregenerować? Może faktycznie tak. Więc będę musiał chyba troszkę się zastanowić, czy tutaj nie muszę oszczędzać troszeczkę bardziej niżeli w poprzednich tutaj właśnie naszych gierkach, żeby trzymać się takie pieniądze na takie sytuacje, w których naprawdę muszę się uratować. Dajmy teraz takie kombo, wiem, wydałem wszystkie pieniądze znowu, więc to co powiedziałem troszkę całkowicie bez sensu, no ale cóż, tak już to jest. Dobra, używajmy tego umiejętności, bo to troszkę słabo, że ja tego nie używałem znowu. Okej, okay, podejdźmy tutaj bliżej troszeczkę, żeby jednak ten damage był skupiony na naszym bohaterze, bo bohater, jak wiecie, jest niezniszczalny, bo on za chwilkę się znowu nam zregeneruje, więc spoko. Dajmy tu i dajmy na chwilę leczenie w tym przypadku. Oj, potrzebowałem się chyba wykupić. Tak, tu się muszę niestety wykupić. Troszeczkę szkoda, no ale muszę po prostu. Bez tego nie mam żadnych szans na wygraną. A on już tu sobie będzie bardzo fajnie oczywiście radził. Dobra, podbijamy to i to i dajmy regenerację im. I teraz puszczajmy rudy, żeby jak najwięcej tych pieniążków móc sobie tutaj ekstra jeszcze zarobić. Dobra. Myślę, że na razie jest w miarę w porządku. Okej, okay, bijmy tych oczywiście słabych, nie ma problemu. Ich możesz sobie klepać ile tylko chcesz. Ja będę się skupił na upgrade'owaniu tych, które są mi najbardziej tu oczywiście potrzebne. To jest 14 runda. O, już lecą właśnie pierwsze tutaj High Soldiers. On jest bardzo, bardzo mocny, więc na niego trzeba oczywiście tutaj uważać, żeby przypadkiem on wam nie rozwalił całej waszej obrony, bo on jest bardzo, bardzo wytrzymały. Chociaż od tego dostanie chyba nawet dużo. Tak, od tego dostanie nawet dużo on, więc spoko. Okej, tych może bić. Okej, on strzeli chyba w niego. Aj nie, strzelił nam w priesta. Szkoda, szkoda. Sądziłem, że kogoś innego nam zaatakuje, ale no niestety. I patrzcie się, jak on tutaj wytrzymuje. On ma tą swoją regenerację ustawioną, więc to jest naprawdę mocne. On ma bardzo wysoką regenerację, więc to jest przyjemne. To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Dobra, kolejny atak AOE. No i leczenie też możemy ustawić. Czemuż by nie, już będzie dwóch leczyło. Tu jak pamiętacie, tutaj jest największa linia, leci tutaj aż trzy ścieżki. Tutaj leci tylko jedna ścieżka, więc też trzeba to mieć oczywiście na uwadze. Dajmy meteoryt, jednak szansa na ten meteoryt jest dosyć fajna i damage też jest nawet ciekawy, bo widzicie, tutaj jest 4, on strzela chyba do 20, do 45 chyba tam leci, to jest nawet sporo. Dobra, tu lecą pieski, mam tutaj podwójną linię, dajmy go może leciutko w tył, bo tutaj, widzicie, oni bronili idealnie tego przejścia,
Troszkę szkoda, że kot jego ostrzelił, ale... Czy potrzebuje? No chyba potrzebuje, dobra. Muszę go jednak aktywować. No niestety. Niestety znowu wydaję pieniążki, no ale nic na to nie poradzę. Tak też musiałem teraz już w tym momencie zrobić. Szczelmy. Tylko nie piesek. Tak, tylko nie piesek, a w pieska oczywiście on strzelił. No cóż. No cóż, no cóż. Dajmy tutaj większy damage w takim razie. I podbijmy tu naszych wojów z tyłu, żeby byli jeszcze troszeczkę lepsi oni odnośnie tej obrony. Podbijmy go na maksymalne, ponieważ wtedy ma tarczę tą high, czyli na obrażenia fizyczne, czyli to są właśnie obrażenia fizyczne. Będzie on bardzo, bardzo odporny, a magowie teoretycznie nawet nam tutaj nie dochodzą. Dobra, 16 runda przed nami. Niestety nam rozwalił nasz budynek główny, więc muszę go oczywiście uratować. Budynek główny, więc musi on po prostu być w naszej gierce. Okej. Okay. Trop Kapitan. Czyli będzie respirał to jeszcze więcej ludzików. Czy ja muszę ciebie podbić do góry? Chyba lekko ciebie podbiję. Boję się, że ta struna może, wiecie, że na nią się nie skupiamy aż tak bardzo, lecz, więc ona może troszkę bardziej oberwać. Ale myślę, że tutaj czterech wojów powinno nam spokojnie tutaj wystarczyć. Czyli cztery jednostki mogę zatrzymać, z czego szaman rozwala ich bardzo, bardzo szybko, więc powinno to chyba nam wystarczyć. Dobra. Strzelamy też tutaj linię obrony z powrotem i teraz przydałoby się tutaj leciutko podbić, powiedzmy, pioruny. Na maksymalny poziom dwóch naszych tutaj z piorunami będzie bardzo fajne te wszystkie wielkie grupki jednostek atakować i spokojnie sobie z nimi oczywiście on poradzi. Na razie problemu większego nie ma. Strzelamy tutaj ten damage, bo to jest damage jak widzicie AOE, więc bardzo fajnie. Rozwalił nas chyba wszystkich muszkieterów, więc wow, fajnie. Czyli muszkieterów już nie mamy tutaj jako naszych przeciwników. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. Teraz co, przydałoby się nam tarczę chyba strzelić. Ja lubię te tarcze oczywiście używać. Zresztą wam zawsze o tym mówię, że tarcze są bardzo mocne. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy je postawić, prawda? No tak, one są bardzo potrzebne, jeśli macie dużo jednostek, które biją z bliska. Wtedy on jest de facto niezniszczalny. Tego nie naprawiamy, bo... Oni są i tak czy siak w grze, więc po co mam to naprawiać i jak za to wydawać pieniążki, skoro i tak czy siak to mi już nic w tym momencie już nie da. Dajmy nasze meteoryty, żeby był damage jeszcze mocniejszy. Puszczamy rundę oczywiście dalej, bo czemuż by nie. No pioruny są spoko, pioruny są bardzo, bardzo fajne. Okej, tych nas blokuje, spoko, nie ma problemu. To są też wojowie. Wojów nie musimy tutaj ratować, gdyż oni tak czy siak będą cały czas brali udział w naszej zabawie. Tutaj nic nie zrobimy. Nie wiem, co go tutaj postawić. Wojów? A wojów postawić, żeby tylko i wojów coś było, żeby była no, większa szansa, żeby oni mogli sobie kogoś tam klepać. Powiedzmy. I po to tutaj ich postawimy. Znowu zaatakował wojów, więc znowu tym nie przejmujemy. Co tu mogę zrobić teraz? Od tych podbiją się odbijania obrażeń, chociaż oni mało kiedy dochodzą do nich, więc to troszkę bez sensu. Dajmy atak AOE troszkę mocniejszy. I zostawmy na razie te pieniądze. Zobaczymy, jak nam się gra ułoży cała. Myślę jeszcze, żeby rozwinąć tutaj tą linię z tyłu, czyli tych naszych dwóch właśnie elfów na maksymalny poziom, może nie być aż tak głupie. Powiedzmy w ten sposób, a może z tym, a dajmy go na maksa. Czyli mamy tutaj już pierwszych elfów na maksa zaupgradowanych i teraz zbierajmy już pieniążki. Ostatnia runda, więc spodziewajmy się, że w kolejnej rundzie poleci na nas boss. I teraz jest problem tego typu, bo ja nie wiem skąd leci, chyba stąd, prawda? I moja linia obrony tutaj jest dosyć słaba, muszę powiedzieć. Naprawdę jest słaba. Dlatego też chciałem później naprawimy i przeniesiemy na tą stronę, żebyś mógł tutaj od razu już bić. Chociaż nawet to nie jest głupi pomysł, żeby go na tą stronę przenieść. I podbijemy tutaj naszych kościotrupów z tego miejsca, chociaż on będzie chyba mocno odporny, coś tak czuję na fizyczne. Okej, okay, damage tutaj strzelmy. Strzelmy jeszcze tym, czemużby nie. Bo to jest atak AOE, więc bardzo fajnie, że tutaj nasi wojowie padli. Zaszczelmy tą stronę i ustawmy go maksymalnie z tej strony. I damage, po prostu i damage. Tych nie naprawiamy, wiem, że oni się nam przydadzą. O, jej, tych potrzebuję akurat. Tych potrzebuję akurat, jest mocno. Strzelmy tutaj damage'em i od razu go naprawmy. Bo to jest nasza główna jednostka atakująca, ta i ta, prawda? Czyli tu dwie jednostki głównie do obrony, więc one są mi bardzo, bardzo potrzebne. Podbijmy teraz kolejnego tutaj, w takim razie. Tutaj tego też podbijmy. I to. W porządku. I teraz leci już nam bohater, czyli nasz przeciwnik.
Teraz od góry leci? Nie, a stąd leci, prawda? Bo ty lecisz, pewnie z tego wyjścia. Może ty też pójdziesz tam pomóc w walce, czemużby nie? I teraz co się stanie? Okej, okay, jest nasz bohater. Nasz bohater puścił swojego. I teraz co? On co zrobi? Sam wyjdzie do walki, czy puści swój? Okej, okay, puścił swojego bohatera. Dobra, czyli teraz pojedynek dwóch ze sobą bohaterów. Dobra, leci tylko się zwiększył, widzę. W porządku. Jakie masz te porości? Na wszystko takie same. Okej, w porządku. Więc się tym nie przyjmujemy, po prostu musimy klepać w takim razie. Chodź tutaj naprzód. Nie, oni mają się bić razem, więc dajmy, żeby byli dokładnie koło siebie. Ja bym naprawić, ale nie mam pieniążków na to. Okej, już mam. Odsuńmy go leciutko na dół, na dolną ścieżkę. No tutaj dajmy sobie obronę. Dajmy tutaj tupnięcie. Zdecydowanie to jest atak AOE, więc tym bardziej się nam przyda. Ej, dobra, czyli co, już wygraliśmy? Nie. Lecimy dalej do przodu. Okej, chodźmy oczywiście z nim. A, leci znowu. Czyli jeszcze raz mamy go pokonać, prawda? Okej. Dobra, dajmy tutaj wsparcie w postaci też tutaj olbrzymów. Odbijmy damage znowu. No i dobra. Wszystkie ataki, które mogą, kierujemy w tą stronę właśnie. No i starajmy się, żeby ten damage był jak największy. Trzymamy ten atak specjalny cały czas, bo on nam się może oczywiście przydać jeszcze. Więc trzymajmy go na większą grupę jednostek, prawda, żeby tutaj faktycznie móc to troszkę wzmocnić. No i oni, no właśnie. Teraz pytanie, czy to nam wystarczy do obrony. Boję się troszkę, że on mi go rozwali, bo wiecie, bo... Widzę, że strasznie słabytko sobie radzi tutaj. W tym wszystkim. No to troszkę postrzelmy w tego. Idziemy znowu do przodu. Tego naprawiajmy i oczywiście strzelajmy kolejną tutaj naszą jednostkę do ataku. Znowu naprawmy. Dobra, kolejna tutaj jednostka oczywiście. Strzelamy, maksymalizujemy to dzisiaj nasz atak. Teraz dajmy tupnięcie, bo tutaj sporo jednostek się jego nazbierało akurat, więc warto to oczywiście z tym strzelić. I znowu widzicie, staram się, żeby on atakował mnie bardziej, bo on się oczywiście szybko zregeneruje, więc tutaj nie ma żadnego oczywiście problemu. A jednak ten nasz bohater jest troszeczkę taki, no może być troszeczkę, nie wiem, czy jak w ogóle bije go? Ja go nawet nie biję. O co kaman? No i się tylko ze sobą biją teraz, mam takie wrażenie głupie. Okej. Okay. Podejdź bliżej, tupnij teraz. Okej. Okay. Czyli to było czwarte jego chyba strzelenie, czyli czwarte jego rozwalenie. I teraz nasz diabełek leci już wprost do króla. I teraz królu, czy ty zejdziesz? Czy jak zawsze uciekiesz? Bo taki to jest bohater, bo zawsze uciekał. On zawsze był na tej drugiej linii front, czyli on stał z tyłu i upgrade'ował wszystkich, a sam z siebie no, nie brał aż chyba udziału w walce. Okej, okay, chlip. I teraz co, kopnie go czy co? Szedł do środka, no i co dalej? The True King. Okej, okay, mamy historyjkę. Tap. Blask, hello. Never, I just say they... I go wrzucił jeszcze w tą otchłań. No została tylko korona i miec. Goodbye, mój stary przyjacielu. No i tak. Teraz mamy już scenkę, że tak, przejmujemy. Czyli zrobiliśmy... No, ruderę z jego teraz zamku. Jak on przed zrobił nam festyn, zrobił u nas, to my teraz zrobiliśmy festyn u niego. Więc tak się kończy Kingdom Rush Zemsta. Bardzo fajne, czekam na czwartą już odsłonę. Czwartą, na piątą odsłonę. Czekam na piątą odsłonę. Jestem bardzo ciekaw, co tam jeszcze twórcy oczywiście wymyślą. Jeśli wam się podobała ta seria, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu, co sądzicie odnośnie czwartej odsłony Kingdom Rusha. A ja się z wami oczywiście żegnam. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze będzie jeszcze na koniec, bo przeważnie coś tam jeszcze może być dorzucone. Okej, jest. Somewhere in the... czy gdzieś tam w otchłani nasz Veznan. Mnóstwo schorów. A najeb, jestem zagrożony? The true battle begin. Czyli prawdziwa walka dopiero się zaczyna. Hej, czyli już mamy zapowiedź kolejnego Kingdom Rusha. Z czego ja się bardzo cieszę i na pewno z tego też będzie seria. Ale super, że jest już zapowiedź kolejnej części. Czyli taki malutki Mr. Egg ukryty na samym końcu. Ostatnie punkty, 10 punktów. No to ja rozumiem. To jest naprawdę bardzo fajna ilość. I czy coś będzie ekstra?
Niestety nie. Jak myślę, że pisaliście, że te wszystkie rzeczy to jest odwzorowanie z poprzedniej Kingdom Rush'y, no faktycznie tak jest, no ale spodziewałem się, że na tutaj twórcy coś dodadzą, chociaż może to z czasem wejdą nowe tu właśnie rzeczy. Więc wszystko mamy już na maksa zaupgradowane. Bardzo fajne. Moje combo ulubione będzie bez tego na pewno. Jeszcze nie wiem, kto będzie jako ta ostatnia wieżyczka. Zobaczymy, co będą spektry. Mają szansę, bądź po prostu pójdę zwyczajnie w rakiety albo magów. Chyba rakiety bardziej, bo potrzebuję damage'a fizycznego, troszkę mocniejszego. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku już nie z Kingdom Rush'a, a może z Kingdom Rush'a, jeśli będziecie chcieli i pokażecie to w komentarzach oraz w ilości łapek. I wtedy będzie jeszcze jeden odcineczek, 2, 3, 4, 5, 200 z przechodzenia waszymi tutaj zestawami na odpowiedniej mapie. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Na razie, hej, hej, pa!